zaczyna się, kochani, najpiękniejszy okres w roku, czyli Vlogmas. To jest po prostu, to jest najpiękniejszy czas dla mnie. Kocham Vlogmas, uwielbiam i myślę, że wy również uwielbiacie oglądać nasze filmy w tym okresie. W tym roku będzie magicznie i chyba jeszcze nigdy tak nie było, ponieważ Charlie... A ty już mówisz od razu? Ponieważ... Lecimy do kamina! Spełniło się nasze marzenie, spełni się zaraz. Jeszcze chwila, no. Mamy godzinę do vlogu, bardzo, bardzo mocno możliwe, że się... Właśnie. Lecimy, słuchajcie, jestem przeszczęśliwa i dzisiaj cały dzień tylko myślałam, że jak będę to mówiła, to żebym się tylko nie popłakała, bo... Wiesz, no je, o co chodzi? Wiem, wiem. To, żeby się marzenie spełniło, musimy naprawdę iść już. Tak, wiem. Mamy godzinę, nie masz nawet karty pokładowej jeszcze. Wiem, idziemy. 16:45, Nowy Jork. Zabieram do Nowego Jorku ze sobą kosmiczne buty. Dostałam je rok temu od mojej mamy na święta. I pierwszy mam raz je na sobie. Lecą na przygodę życia. Świąteczną przygodę życia. No, co mówisz? Jestem bardzo podekscytowana. Cały czas się powstrzymuję, żeby nie płakać. Takie szczęście mnie roznosi. Będziemy zaraz bajki oglądać. Ale dobry. Pomyślałbyś, zaczynając parę lat temu vlogmasy ze mną razem, bo zaczęliśmy pierwszy vlogmas razem, że tak to się skończy, że parę lat później będziemy w Nowym Jorku? Znaczy, nie pomyślałbym, ale chyba myśleliśmy o tym, nie? W sensie znaczy, to było takie marzenie nie do spełnienia troszeczkę, no. A teraz się spełni. Będziesz tęsknić za nami? Bardzo, bardzo będę. Nasza córka ma pierwsze tatuaże. Pokaż tatuaże, bym je. Andziax? Andziax? I Luka. To mama powinna autograf zrobić. To są tatuaże, super. Tak mama i tata. Super. Nie będziemy spali całego lotu, a tam przylecimy, a nie. Idealnie będzie. No tak, idealnie będzie, bo jak przylecimy tutaj, będzie powiedzmy 21 w Nowym Jorku, my będziemy po spaniu w locie, nie wiem, 3 godziny tylko. O 23 pójdziemy spać, a to będzie około 5 rano u nas. Rozłożyłam sobie już łóżeczko, znalazłam film Kłamstwo doskonałe, będę oglądać. A mój Luka musi się niestety uszytać z Charlie, bo ona nie chce do mnie przyjść. Chodź do mnie. Tutaj mamusia cię ulula i będziemy oglądały film jakiś razem. Jest jakoś ciężko, ale ja mam taki wewnętrzny spokój, że mi jest fajnie, jak ona do mnie przychodzi, bo rzadko się to zdarza, ona zawsze ze mną bawi się, wariuje, ale jeśli chodzi, że lgnie, to zawsze do ciebie. A dzisiaj jest do mnie i czuję takie szczęście. Ja też czuję szczęście. Czy można słodziej spać? Lądujemy, w Polsce już jest po pierwszej, Luka? 1:30, tutaj jest 20:30. Zobaczcie, Charlie już ma odlot. Normalnie by tak nie spała przy zapalonym świetle. Przychała się, ale dla niej to już jest bardzo późna pora. No właśnie, nie zaczepiaj. Na Uberze pokazuje mi z lotniska do naszego hotelu, który jest w Central Parku, $130, więc taksówką myślę, że 150. No. Załadowaliśmy się już do taksówki i dziwne to jest, ale pan powiedział, że kurs wyniesie nas $60. A jest tu napisane nawet, to jest nasza kwota? 54.
Czyli taniej niż Uber. Jak to jest możliwe? Nie wiem. Zawsze taksówki są o wiele, wiele drożej. I myślałam, że ta taksówka będzie nas kosztowała właśnie ze 150 dolarów. Jeszcze poczekaj, nie wiadomo. No jeszcze się może zdziwimy, ale nie, no tak pan powiedział, tutaj widzę też na monitorze. Pan wpisał dodatkowe 11 dolarów, więc mamy już 63,10 i myślę, że to dlatego, że wjechaliśmy do centrum, jakaś kolejna strefa, więc po prostu już w sumie mamy 63 dolary. Ale to jeszcze nie koniec. Ale wydaje mi się, że może być koniec. Tak? Że to tylko było, że tam 52 do centrum, do jakiegoś Manhattanu przykładowo czy coś i 11 tutaj dodatkowo i to tyle. Zmęczeni, ale jesteśmy, dotarliśmy pod nasz hotel. Jesteśmy w Central Parku, Park Lane Hotel, taki sobie wzięliśmy hotel. I to jest w ogóle minuta od Plaza Hotelu. O, super, jak zwykle my torebki zostawiliśmy w środku, nie? To zawsze przez to, że jak coś nagrywam, to jesteśmy zaoferowani. Już byśmy zgubili pierwszą rzecz, nie? Później byśmy płakali. Dwie torby, wszystko co możemy mieć przy sobie, to zostawiliśmy w taksówce, bo zobaczyliśmy hotel. Fajnie. To jest minuta od Plaza Hotel, czyli od tego hotelu, gdzie spał Kevin. Ale to już dzień pewnie zobaczycie. Patrzcie. Juhu, jest świątecznie. Jest świątecznie. Jest. Hello. Christmas Day. 44. What's that? 44? 44 floor? Yeah, okay. 44. Okay, one night, I'll be there. Okay. Mamy na 44 piętrze pokój. Tak, naprawdę? Szaleństwo. No, to bardzo wysoko. 44 piętro, Charlie. Nie klikaj, nie klikaj. To zaraz naklika, tak jak Buddy, elf. No, pamiętasz jak on tak, podobno widzę. Wszystkie na kliko. Chciałam widok na Central Park, ale niestety już nie było. No, będziemy mieli na ośkę. Będziemy mieć tak na budynki. Mhm. Ale i tak super. Nawet jakbym miała na śmietnik, to bym się cieszyć. Chodź Charlie, wychodzimy. Dobra. Fajne, chodź. Zobacz, fajnie wygląda. Mhm. O kurde, no. Ja już zapomniałem, ty masz lęk wysokości, czy nie? Mam, ale jak stary nie trzyma, to jest spoko. O kurde, nie, no super jest widok. Ale czas. Ale jeszcze muszę zarezerwowałam. Super, muszę, trzymaj, albo muszę dla pana tipa. Muszę dla pana tipa zostawić, trzymaj. Charlie, ale mamy pokój. Yes. Z rana będzie przepięknie. Na polski czas, która jest godzina? Czwarta, ona powinna spać, troszeczkę jest rozstrojona. I często dostaje pytania, czy nie jest nam szkoda dziecka, że lecimy i ono jest rozstrojone. No nie jest, przyzwyczai się, słuchajcie, i będzie jest spędzać teraz czas. Nie jest ci szkoda. Nie, jest rozstrojone i nie jest mi szkoda. Już dzwoni na recepcję. Coś się jak zwykle nie podoba. Musimy odłączyć telefon. Tak, jak zwykle, klasycznie. Minęło 15 minut, odkąd przyszliśmy do pokoju i ja ekspresowo się, słuchajcie, rozpakowałam. Mam tutaj rzeczy w jednej szufladzie, w drugiej, w trzeciej, w całej tej komodzie. Stwierdziłam, że jak teraz tego nie zrobię, to nie zrobię tego później, a zawsze mamy taki syf, taki bałagan. Nie chcę powtórzyć tego bałaganu, co mieliśmy w Miami. Już ostatnio sprzątaliśmy przecież. Gdzie byliśmy? No nie wiem, ale lepiej jest się rozpakować, niż mieć wszystko w tej walizce, tak. W Grecji się rozpakowałem, o, jak byłem, no, byliśmy z Żanetką i z Grzegiem. Musisz się też tutaj rozpakować. Tak. O Jezu, teraz czuję to zmęczenie tak naprawdę. To jest piżama? Tak! Ale super. Nie jest gotowa na vlogmas! Świetna tak, jesteś. Okej, okay, ja zarozumiała jeszcze. Joki, ty jest mały Mikołaj! Piękne. Fajna piżamka, co? Piękna. Skakuj tu. No. A ty wziąłeś sobie jakąś świąteczną piżamę? Nie, ale sweterki wziąłem. Znaczy chyba jakieś mam chyba, wiesz co, mam te boksereczki takie różowawe, wiesz o co chodzi? Wiem, a zobacz ile ja wziąłam. To są moje świąteczne piżamy. Aha. Zaraz którąś wybiorę. Mama, buty nałóż, klapeczki. Parę miesięcy temu, jak byłam w Bath & Body Works, wzięłam taki świąteczny żel pod prysznic i zabrałam go ze sobą. Pachnie nie tak typowo świątecznie, pachnie tak
kokosowo, no w sumie mamy tutaj napisane kokos. Tak kokosowo właśnie. Ja też już się wykąpałam i ostatnio jak byłam na zakupach, to kupiłam sobie Victoria's Secret dwie piżamy. Z czego się śmiesz ze mnie? I jedną z nich jest właśnie ta, którą mam na sobie. Taka spodnie w czerwoną kratę i bluzeczka czarna z takim srebrnym znaczkiem. Ale czad, ale pięknie. Jest po siódmej, jakoś wcześniej bardzo dzisiaj wstaliśmy, ale to dobrze. Wstaliśmy przed siódmą i to jest moim zdaniem oficjalne rozpoczęcie Vlogmasu. Jej! Mam pytanie, gdzie nagrywam jest piosenka All I Want For Christmas i pobudka? Co roku tak było? No ale było wtedy przecież inaczej, no. Czy można bardziej na świątecznie iść na śniadanie? Angelika jeszcze w piżamie, ale Niunia, pokaż, ty to już przesadzasz z tymi stylizacjami. Tutaj jest śniadanie? Tak, chyba tak, na drugim piętrze. Pobrałam Charlie na Netflixie jakieś świąteczne bajki na wyjazd tutaj, bo zawsze jak jemy śniadanie, to chcemy zjeść w spokoju, więc... Masz świąteczne bajeczki. Madagaskar świąteczny. Jestem naprawdę zaskoczona, jak wygląda ten cały hotel, jak jest przeozdobiony. Tutaj jest to drzewko w bombkach. Praktycznie na każdym kroku, jak tylko idziemy, to są śliczne świąteczne dekoracje. Ale mnie cieszy. Bo bałam się, że jednak spędzając tutaj ten Vlogmas, to też chodzi, nie będę miała tego, tej namiastki świąt w hotelu. No nie, dalej tu ale jest. Tutaj nie wiem, jest. Czy pochwalasz, ale twoja córka je kostki lodu. Nie bardzo. Trzymaj. O, upuściłaś. Patrz, myślisz, że jest na łóżce. No i dobra, nieważne. Zobacz, jak jest twoja córka wczoraj zdjęcie zrobiła ci w czasówce. Widziałem. A to drugie? Pięknie, brawo! Tutaj jest, wołaj widzę. Ja tak chciałam. Jak śniadanko? Bardzo dobre. Pyszne, nie? Naprawdę, bardzo dobre. Wstałeś? Która jest godzina u was? Tak, wstałeś. Jaka wstałeś? To jest godzina już... Nie wiem. 15. Trzecia. To co to za jakiś taki dzisiaj look piżamowy? Bo dzisiaj jest dzień taki, sobie siedzę w łóżeczku. Wczoraj poszedłem tam jeszcze gdzieś coś tego. A, rozumiem. Chcesz zobaczyć widok nasz? No chcę. Nowy Jork! New York! A tu Central Park, zobacz. Widzę. A ten pan to kto? Przy oknie? To mój przyszły mąż. John F. Kennedy! Ale ja go nie poznałem. Boże. Ładny, co? Dzień dobry. A to twój przyszły mąż? Tak, mój przyszły mąż. A podobno się nie zdecydował jeszcze. Cały czas, Wojtek, cały czas trwa casting. Ja wiem, ja bardzo się cieszę z tego tytułu. Ty bądź czujny. Jak to się cieszysz z tego powodu, że trwa casting? To jest po mojej stronie. Ja jestem twoim dzieckiem, nie on. Znaczy, że jest casting. Tak. To znaczy, bo Wojtek jest za tym, żeby była konkurencyjność, prawda? Dokładnie. Kto ma mleczko? Kto ma mleczko, proszę bardzo. Już mamy nowy wózeczek. Proszę. I need it. Perspektywa, tak. My jesteśmy centralnie. Zresztą, tak jak powiedziałaś przed chwilą, jest w renovation. Tak, jakieś renowacje ma chyba. Ale jest piękny. W ogóle nasz hotel to jest ten z flagami tam. Tak. Widać, a to już jest Plaza Hotel. Czyli tak zejdę, troszeczkę pokażę hotel, dobra? Bo tak się skupiam na tobie. Piękny.
O Jezus Maria. Ja teraz, Angelice, powiedziałem przed chwilą, że jestem pierwszy raz w mieście, takim mieście, który tak samo wygląda gdzieś, nie wiem, w telewizji czy w mediach, jak tu się czuje, nie? W sensie jeden do jednego, nie tak, że przyjechaliśmy i oho, tak jak na przykład mam z Paryżem, że jak kiedyś byłem w Paryżu, to byłem totalnie zawiedziony, nie? Poza wieżą Eiffla, a tu jest... Tu jest wow. Cudownie. Idziemy do Rockefeller Center. Tak. Pod choinkę, gdzie Kevin czekał na mamę. To dzisiaj wyszło na to, że idziemy szlakiem Kevina, tak? Teraz dopiero, to nie było umówione. Czemu płaczesz? Co się dzieje? Pokaż się, to nie jest ustawiane. Tylko jestem szczęśliwa, że tu jestem. Pokaż się. No, ja też jestem bardzo szczęśliwy, że jestem z tobą, z rodzinką całą naszą. Bardzo! Nie śmiej się ze mnie! Boże, chcę zbliżenia na twoją twarz. Tak wygląda kobieta na vlogmasie w Nowym Jorku. Tak. Czekałam na to całe życie. Co ty wiesz ze mnie, się nabijasz? Nie, ja się naprawdę się nie nabijam. To cieszy moje serce. No i moje też. Zobacz, jakie to jest ładne. Kocham cię, dziękuję ci za wszystko. Ale super jest, co? Czuję takie mięciutko w nogach, że jest mi tak fajnie, no, naprawdę. Też. Nie, jest ci mięciutko w nogach. Idziemy pod choinkę. Pięknie, cudownie, najlepiej na świecie. Z tobą i z Miunią tutaj. A tak ślicznie udekorowany jest Cartier w Nowym Jorku, gra muzyka. Jeden wielki prezent. Mega. Kakao. Kakao. Ja też chcę, świąteczne kakao. A gdzie znajdziemy teraz? Dobrze, to idziemy przed siebie. Rockefeller Center. Ale powiem ci, że myślałam, że ta choinka jest większa. A ja nie, właśnie wczoraj o tym rozmawialiśmy i nie. Ona taka jest. Nie jest przyozdobiona. Co? Czy dopiero później zaświecą lampki? Mi się wydaje, że później. No, zobaczymy, czy jest lodowisko, tak jak zawsze. Weszliśmy do Starbucksa, ale w środku nie było w ogóle stolików, także wyszliśmy, bo chcemy gdzieś sobie usiąść. Ale fajne śmieci. Co? Brudno tu trochę. Tam, gdzie byliśmy wcześniej, było czyściutko. Taką uliczkę weszliśmy, już troszeczkę, nie? Tak jakoś spelumisko jest. To jest chyba tam bardzo znany jest, ale nie wiem kto. Wiesz kto to? Znaczy, to są gwiazdy NFL, ale ja się nie... Co to jest NFL? Futbol amerykański. No, to są gwiazdy futbolu amerykańskiego, bo wszyscy, słuchajcie, aż skaczą, wchodzą na barana. Jakiś wywiad chyba jest przeprowadzany. Visualize Gronkowski being 2 inches taller than Michael. Yes. I don't know. Nachodziliśmy się chyba z ponad godzinę za jakąś restauracją. Byliśmy na Broadwayu, byliśmy gdzieś tam jeszcze, zaczynając oczywiście spacer od naszego hotelu przy Central Parku. I nigdzie nie było restauracji normalnej, prawda? Znaczy, właśnie... Albo McDonald's, albo... Ale mało tego, nawet nie, że normalnej, tylko naprawdę nie było wręcz zero. Zero restauracji. Zero restauracji. McDonald's, sklepy. Donaty, sklepy, więc troszeczkę zbudnieliśmy. Tak. Ale w magiczne miejsce trafiliśmy. Tak, i szliśmy i ja nagle patrzę i mówię, o, co to za miejsce. I fajne jest to miejsce, bo tutaj w środku jest restauracja, ale tutaj jakby niby to jest pół na zewnątrz, ale jest ciepło, nie? Tak, tak. Jest tutaj tak troszeczkę pod dachem, ale ogólnie jest przewiew, więc dlatego siedzę w czapce. Troszeczkę mi to się kojarzy z galerią w Mediolanie. Dzięki Bogu, że wcześniej nic nie znaleźliśmy, bo ta zupa jest obłędna. Wiesz, kocham zupę cebulową. Ty lubisz cebulową, ja tak, ale... Lubię, bo jest taka właśnie rozgrzewająca, jeszcze ten ser grzanki. Dobra? Aha. Super. Czasami widzisz, warto trochę być głodnym. Piękne miejsce, ale ja mówię, kurde, jesteśmy w Stanach, a patrzę, francuska kuchnia, mówię. Ale... Co, wolisz burgera?
Nie, ale tak jak już odpadł. Wojtek mówił o stekach, o jakichś dobrych stekach. Musimy znaleźć taką restaurację z fajnymi stekami. Jeżeli będziecie w Nowym Jorku, to koniecznie musicie przyjść do tej restauracji, bo to jest naprawdę najlepsza zupa, jaką jadłam. We Francji, jak byłam, nie jadłam takiej zupy, jak tutaj w Nowym Jorku. Przed lotkę zabrałam telefon i coś oglądam. Co ogląda? Składanka Warszawa SKS? CWKS? Chociaż sobie klikę tam paluszkiem. Jacka Borańskiego teraz kliknęła. A teraz reklama. Co oglądasz? Co sobie włączyłeś? Szukam jakiegoś kalendarza adwentowego i nie wiem, no wpisałam Advent Calendar. Kalendar. Kalendar. Kalendar New York. No i co? I dupa. Nie wiem, może do Sephory pojadę. Mam chyba z 3 albo 4. Dobrze jest wszystko? Mam chyba z 3 albo 4 kalendarze adwentowe w Warszawie. No ale wiadomo, nie chciałam ich tutaj brać, bo mogę to ściszyć. Bo dużo miejsca by mi zajęło. Coś bym takiego chciała fajnego, wiesz. Leciutkiego, nie? Bardzo mi się podobała ten kalendarz Charlotte Tilbury. Uh-huh. Wiesz, tutaj jest sam niedawno dopiero do Sephory w Polsce weszło. To więc może coś takiego. Może jest w Sephorze tutaj, co? No, pewnie jest, a jak nie, to w innych sklepach. Dzięki. Jezu, Jezu! Gdzie twój ojciec? Byliśmy na chwilę w hotelu, ponownie wyszliśmy na miasto i teraz naprawdę widać, że to jest najpiękniejsze chyba świąteczne miejsce, w jakim byliśmy. No, naprawdę. Klimat jest od początku, nie? Tak, dopiero jak już się ściemnia, to jest pełno lampek, to w ogóle nabiera innego... innego czego. Rozmawiamy tak na przykład, że ej, nie możemy tak cały czas chodzić i chwalić, bo to źle wygląda na vlogu, że cały czas jest wszystko, ale chyba się nie da, nie? Nie da się, jest taki, no... to robi tak ogromne wrażenie, że nigdy nie byliśmy chyba w takim miejscu, nie, no, prawda? No zdecydowanie, no. Świetnie jest. Mega, a te laski świąteczne za nami. Czad. Mycha, z tamtej strony ładnie pachnie. Czuję jakieś takie ciasteczka. Coś słodkiego. A, mnie takie świece nie interesują. Tylko Twinkle Candle, pamiętajcie. Ja myślę, że kupię jakieś fajne. Przekonują mnie. Jak byliśmy w domu, to cały czas sobie myśleliśmy, gdzie tu pójść. Mieliśmy taki mood, żeby, nie wiem, wypić gorącą czekoladę, kakao. I trafiliśmy na Bryant Park. I nam mówi, bardzo nam się podoba. I jest jarmark świąteczny, tak. Są łyżby. Masz łyżby, dokładnie chciałam powiedzieć. Ja chcę koniecznie czekoladę. Ja chcę gorącą czekoladę. Coś do jedzenia normalnego, takiego wytrawnego. I popatrzeć, jak ludzie śmigają. Cały czas tak patrzę. No, nie wiem, gdzie. Nie wiem, gdzie patrzeć nawet. Obiecuję ci, Juliu, że za parę lat tutaj przyjedziemy i będziemy razem na tych łyżwach jeździć. Dobra? Dziewczyny czekają, ja stoję w kolejce po gorącą czekoladę. Jest przede mną 20 osób, ale chyba warto, bo każdy tutaj stoi. W tym miejscu jest maksymalna kolejka i tylko w tym, bo wszędzie są w miarę puchy, a tutaj jednak chyba warto. Junia stoi z tatą w kolejce po kakao. Proszę. I zanieś tacie, szybko, 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 szybko! Była taka awantura przed chwilą, ja ją tutaj zabrałam, ale ona tak płakała, tak krzyczała, żeby Luka ją usłyszał, że musiałam ją tam odprowadzić i czeka dzielnie. Czy to jest jakiś bunt dwulatka? Półtora roczniaka, czy jak to się mówi? Chodź. Idziesz do tatusia, czy ze mną stoisz? Nie, Charlie, wstawaj. Czekolady, to jest twoja i jest z marshmallow o smaku Reese's. No. A ja mam z Twixem i też z pianką. Fajne, ja nie chciałam bitej śmietany, ale... No, nie zdążyłem go powstrzymać, ale... Wyjesz mi ją. Dobrze, ale jest mało. Ona szybko wsiąknie. Ta pianka jest obłędna. Nie? Obłędna. Bo jeszcze była peppermint, na początku wziąłem miecące, wiesz, wybrałem... Nie, ta jest sztos. Ja mam jeszcze Twixa. Kurteczka trochę pojadła. Dobre? To jest pianka Reese's. Dobre? Niam, niam. Niam, niam. Ale dobre. Niam.
Mniam. Ale mega, zobaczcie, wypożyczacie sobie takie iglo i w tych iglo się siedzi ekipką, albo taka randka, jakieś kakaoko. Właśnie opowiedział mi taką zabawną historię, musisz to powiedzieć. To nie jest zabawna historia, po prostu... Serio mam to opowiadać? Tak, koniecznie. Kiedyś jak mój tato, jak byłem mały, chyba miałem 7 lat czy 8, mój tato mieszkał w Brukseli i był chyba z 10 lat tam mieszkał. I jak ja pierwszy raz do niego przyjechałem, to jeszcze po prostu jako chłopak z Białej Podlaski nigdy nie widziałem czajników elektrycznych. Chyba tak mi się wydaje, a przynajmniej nie... To jest takie urocze. A przynajmniej na pewno nie korzystałem z nich na 100%. I ja miałem tak w dzieciństwie, że kakao piłem z mlekiem, ale jak nie było mleka, to piliśmy z wodą i było spoko. Jako że nie wiedziałem, jak korzystać z czajnika, to wlałem wody, wsypałem kakao do czajnika i zagotowałem. No i się cała rodzina z mnie śmiała. Ojciec to mój po prostu boki zrywał, że jakie kakao zrobiłem. A ja myślałem, że no dobra, do czajnika trzy łyżki kakao zamknąłem, zagotuj się. Ale udało się. No właśnie coś było jakieś lewe. Na pewno cały czajnik był brudny, tak żałka, wszystko w tym kakao. No nie, to nie był dobry pomysł. Mój narzeczony całą drogę, jak lecieliśmy, mówił, że będzie pił w końcu wodę Fiji. Ale ja nie czuję. Ja nie czuję różnicy. Ale ja też nie czuję, żeby nie było. Dla mnie to jest taka sama woda jak zwykle, tylko przez całe życie, jak oglądałem amerykańskie filmy, naprawdę, bo ja chciałem chodzić i do liceum, i na studia w Stanach, to zawsze pili wodę Fiji i po prostu to tak, no tak po prostu, no marzy. Zobacz, jakie papiery toaletowe tam są śmieszne u góry. Wow! Duże. Uwielbiam w Stanach to, że zawsze owoce są tak pięknie posegregowane. Co to jest? Beef, polska kiełbasa. No niekoniecznie. Reflektujesz? Nie. Ja nie dam rady z tego pić. Bo ja lubię takie bajerki, no. Ale ja wiem, ale jak ja w nocy będę chciała pić, to mam z takiego baniaka. Zaczyna się jakiś film w telewizji w Nowym Jorku. Strzelaj. Nie wiem, proszę, świąteczny. O, noc w muzeum. Też fajnie. Mega, Charlie, będziemy oglądać. Proszę, jest Owocki. Ja myślałam, że świąteczny. No też fajnie. Ale myślę, że jeszcze będzie jakiś świąteczny. Tak, no 100%. Jak nie, to sobie włączymy, nie? Pamiętam, że dawno nie miałam takiej ekscytacji. Piąteczka, już jeszcze przed montażem, ale uważam, że daliśmy radę dzisiaj. Kocham cię. A ciebie kocham też. Po prostu, kocham ten dzień. Kocham tą decyzję, że tutaj przylecieliśmy na Vlogmas. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, czy ten Vlogmas wam się... Vlogmas, vlog pierwszy, czy wam pierwszy vlog się podobał. No i może jakie miejsca chcielibyście zobaczyć z Nowego Jorku. Żegnam was, ściskam. Będę spała dzisiaj podekscytowana, to pewnie. Buziaki.